Część trzecia. Powrót. Rozdział 13. Minęło prawie 20 lat i Pilice rozrosły się w spore miasto. Należały obecnie do syna jednego z wierzycieli Pilickiego, który wszedł w ich posiadanie po długotrwałym procesie. Zarówno pan na Pilicach, jak i jego żona już nie żyli. On w końcu spełnił pogróżki, że się powiesi. Wdowa zaczęła natychmiast romansować ze zubożałym młodym szlachcicem i była tak w nim zakochana, że oddała mu resztki tego, co posiadała. Pewnego dnia szlachcic zniknął. Teresa ogarnęła melancholia, zamknęła się w pokoju na poddaszu zamku, rozchorowała się i wynędzniała, nigdy już się nie ukazała ludziom. Wszystkie jej kuzynki i krewne ją opuściły. Kiedy nowy właściciel przyjechał, żeby wydziedziczyć wdowę, rządca znalazł ją martwą w otoczeniu kotów. Wieśniacy komentowali fakt, że chociaż Teresa już od wielu dni nie żyła, jej koty, choć wygłodzone, nie tknęły ciała. Dowód, że zwierzęta są wdzięczne wobec swoich dobroczyńców. Zamek został przebudowany, ale młody arystokrata rzadko w nim przebywał, spędzając większość czasu w Warszawie albo za granicą. Rządca Kratu, a najmłodszy zięć Gerszona, równie nieuczciwy jak sam Gerszon, dzierżawił obecnie pola dworskie. Chłopi głodowali, większość Żydów też cierpiała biedę, jednak miasto rosło. Obecnie chrześcijańscy rzemieślnicy rywalizowali z żydowskimi mistrzami w zawodzie, a księża słali posłów do króla, aby cofnął pradawne żydowskie przywileje. Ale kiedy odebrano Żydowi jedno rzemiosło, wynajdywał drugie. Żydzi ściągali soki z drzew na terpentynę, wysyłali tratwami budulec Wisłą do Gdańska, destylowali wódkę i ważyli piwo, wyrabiali miód pitny, tkali materiały, farbowali skóry, a nawet handlowali minerałami. I chociaż Moskale ostrzyli miecze, a kozacy napadali przy każdej okazji, Żydzi między jedną a drugą inwazją nabywali polskie towary. Żydowscy kupcy prolongowali kredyt, prowadzili handel z Rosjanami, Prusakami, Czechami, nawet z dalekimi Włochami. Były żydowskie banki w Gdańsku, Lipsku, Krakowie, Warszawie, Pradze i Wenecji. Żydowski bankier nie tracił pieniędzy na zbytki. Przechowywał swój kapitał w woreczku zatkanym za mały tales i przesiadywał w domu modlitwy na modlitwach. Kiedy jednak dał komuś list uwierzytelniający, odbiorca mógł go przedstawić w Paryżu lub w Amsterdamie i otrzymać kredyt. Za czasów Sabataja Zewiego, fałszywego mesjasza, który potem nałożył fez i został mahometaninem, Pilice były rozdarte niezgodą. Wspólnota wykleła jego wyznawców, ale oni się odpłacili, rzucając publicznie klątwę na rabina i starszych gminy. Mężczyźni nie tylko przeklinali, ale posuwali się do fizycznych ataków. Niektórzy członkowie sekty pozrywali dachy ze swoich domów, załadowali swój dobytek do beczek i kufrów i byli gotowi jechać do ziemi Izraela. Inni oddawali się kabale, próbowali spuszczać wino ze ściany, stwarzać gołębie arkanami mocy z Księgi Stworzenia. Inni odeszli od Tory, wierząc, iż prawo będzie zniesione wraz z nadejściem Mesjasza. Jeszcze inni wyszperali wzmianki w Biblii, że przede wszystkim dla największych grzeszników stoi otworem droga do odkupienia i pozwalali sobie na wszelkiego rodzaju wszeteczeństwa. Znalazł się w Pilicach nauczyciel, który miał tak rozwiniętą wyobraźnię, że kiedy się modlił okryty szalem, mając przymocowane filakterie, mógł sobie wyobrazić, że kopuluje i ma wytrysk. Wyklęta sekta uznała to za wielkie osiągnięcie, że wybrała go na swego przywódcę. Po pewnym czasie większość Żydów rozpoznała swój błąd. Zorientowała się, że szatan ich zwiódł i straciła wiarę w fałszywego Mesjasza. Niektórzy jednak nadal coś knuli i podtrzymywali swe zgubne bałwochwalstwo. Spotykali się na jarmarkach w odległych miastach, rozpoznając się po różnych znakach. Pisali inicjały SZ na książkach, narzędziach
i innych towarach sprzedawanych w swoich sklepach i wystawiali talizmany wynalezione przez Sabataja Zewiego. Łączyła ich nie tylko złudna nadzieja jego powrotu i odbudowy Jerozolimy, lecz i handel. Kupowali i sprzedawali sobie nawzajem, tworzyli spółki, działali na wzajemną korzyść i knowali przeciw swym nieprzyjaciołom. Kiedy jeden z nich został oskarżony o szwindle, inni świadczyli o jego uczciwości i zrzucali winę na kogoś innego. Szybko się wzbogacili i doszli do znaczenia. Na swoich zebraniach wyśmiewali się z ludzi uczciwych, zaznaczając, jak łatwo ich oszukać. Miasto rosło, a razem z nim rósł cmentarz, aż groby doszły do miejsca pochówku Sary. Zastanawiano się, co zrobić z grobem Sary. Niektórzy ze starszyzny mówili, że jej kości powinny być ekshumowane i pogrzebane gdzie indziej, gdyż według prawa nie była Żydówką i byłoby świętokradztwem pozwolić jej leżeć wśród zwłok ludzi pobożnych. Strona przeciwna utrzymywała, że wykopanie kości byłoby nie tylko godne potępienia, ale mogłoby sprowadzić złe następstwa. Zresztą tabliczka zgniła, kopczyk się spłaszczył i nikt nie wiedział na pewno, gdzie spoczywa ciało. Najmądrzej będzie zostawić tak, jak jest. A cmentarz wciąż się rozrastał. Jak zwykle w nowych miastach, gdzie nie prowadzi się kronik i nie ma starców do przekazywania tradycyjnych wydarzeń, prędko zapomniano o Sarze, a nawet i Jakuba rzadko wspominano. Wielu im współczesnych poumierało. Wprowadzili się nowi mieszkańcy. Pilice miały teraz synagogę z kamienia, dom nauki, dom dla ubogich, zajazd, a nawet gminny wychodek dla tych, którzy się wstydzili korzystać z rynsztoków. W niedużym domku na wprost cmentarza mieszkał grabarz Reb Eber. Pewnego dnia w miesiącu Ow wysoki, białobrody mężczyzna w białym chałacie i białym kapeluszu, w sandałach na bosych stopach z torbą na ramieniu, zjawił się na cmentarzu. W prawej ręce trzymał kij. Nie wyglądał na polskiego Żyda. Był opasany szerokim pasem, jaki mają wysłannicy z Ziemi Świętej. Chodząc między grobami, grzebał laską, szukał, pochylał się, żeby odczytać nagrobki. Obserwując go przez okno, Eber się zastanawiał, co on robi na cmentarzu. Czy kogoś szuka? Osada nie była jeszcze stara. Nie było tu grobów świętych. Eber wyszedł, żeby się dowiedzieć. Kogo szukasz? Ja tu jestem dozorcą. Ach tak. Był tu kiedyś grób nawróconej Sary, córki patriarchy Abrahama. Pochowali ją w pewnej odległości, ale widzę, że cmentarz się rozrósł. Nawrócona? Tutaj? Czy ma nagrobek? Nie, tylko tabliczkę. A kiedy zmarła? Przed około 20 laty. No, jestem tutaj dopiero 6 lat. A kim dla ciebie była? Moją żoną. A kto jesteś? Jak się nazywasz? Jakub. Mieszkałem tu kiedyś. Niedługo po rzezi. A czy w Polsce nawrócenie było dozwolone? Ona miała duszę żydowską. No nie wiem, cmentarz jest zarośnięty. Przed laty dodali kawałek gruntu. Całe miasto pościło. Jakub szukał nadal. Odgarniał kijem zarośla i wciągał zapach ziemi. Potem wyciągnął się na trawie, szepcząc do ziemi. Słońce już zachodziło, kiedy Jakub szedł przez miasto, rozglądał się i przystawał. Były to inne pilice, z innymi ludźmi. Zobaczył dom nauki, wszedł do niego. Pojedyncza rocznicowa świeca migotała w menorze, a nad stołami umieszczono półki z książkami. Jakub wyjął jedną, zajrzał do środka, ucałował i odstawił z powrotem. Potem wyjął inną i usiadł. Przybył z ziemi Izraela, żeby odgrzebać kości Sary i zabrać je ze sobą. Ich syn Benjamin Eliezer był teraz wykładowcą w Jeszywie, w Jerozolimie. Jeszywa
to szkoła talmudyczna dla nieżonatych studentów. Jakub nie powiedział mu nigdy o pochodzeniu matki. Są prawdy, które muszą pozostać w ukryciu. Po co rozdzielać jego ducha? Benjamin Eliezer wyrósł na niezwykłego młodzieńca i już w wieku lat 13 zagłębiał się w kabale. Było to w czasach Sabataja Zewiego i zarówno ojciec, jak i syn dali się wprowadzić w błąd fałszywemu Mesjaszowi. Wysłannik, którego Jakub spotkał na peronie, był jednym z jego emisariuszy i włożył fez na stare lata. Jakub wiele przeszedł w ciągu owych 20 lat. Podróż do Jerozolimy zajęła wiele tygodni, a statek, na którym płynął, został zaatakowany przez piratów. Na jego oczach wymordowano połowę jego towarzyszy podróży. Niemowlę zachorowało na dysenterię i byłoby umarło, gdyby Sara nie ukazała się Jakubowi we śnie i nie dała lekarstwa. On też był ciężko chory. Ledwo powrócił do sił, a jakiś Turek oskarżył go o kradzież i kapitan chciał go powiesić. Nadeszła burza i statek przez 3 dni leżał na boku. Kiedy przyjechał do Jeruzalem, miasto cierpiało głód. Co więcej, bardzo brakowało wody pitnej. Co kilka lat miasto nawiedzała zaraza. Jakub był obecny, kiedy Sabataj Zewi został wypędzony z Jerozolimy. Poznał Natana z Gazy i Samuela Prim. W tym okresie nosił talizmany wyklętej sekty i jadł w czasie Tisza, Bof i Tamuzu. Mało brakowało, żeby nałożył fes, jak wszyscy inni. Bóg tylko wiedział, jak wiele cudów mu się przydarzyło. Tego wszystkiego, co widział i co zniósł, nie dałoby się opowiedzieć przez 7 dni i 7 nocy. Niemożliwością jest przekazać, jakie znosił męczarnie, kiedy zdał sobie sprawę, że się pogrąża w najgłębszej przepaści. Nawet jego obecna wyprawa do Polski była najeżona wieloma przeszkodami, dając nowy dowód, że żadna chwila nie jest wolna od nieszczęścia. Każdego dnia doświadczał nowego cudu. To jednak, że Benjamin w wieku 20 lat zostanie nauczycielem w Jeszywie i zięciem rabina, było istnym darem niebios. One też zawyrokowały, że Jakub nie powinien zginąć jako heretyk. Za ich wolą Sara i on mieli zostawić potomka. Lecz zniknięcie grobu Sary było ciosem dla Jakuba i wydawało mu się, że przybył na próżno. Jakub pragnął pochować szczątki Sary na Górze Oliwnej, a obok przygotować grób dla siebie. Miał nadzieję, że skoro nie mógł być z nią za życia, przynajmniej jego ciało spocznie obok niej po śmierci. No tak, wszystko jednak, co czynił Bóg, obracało się ku dobremu. Im dłużej Jakub żył, tym bardziej oczywista dla niego stawała się ta prawda. Oko czuwało, dłoń prowadziła, każdy grzech miał swoje znaczenie. Nawet Sabataj Zewi na darmo się nie zjawił. Fałszywe bóle porodowe poprzedzają niekiedy te prawdziwe. Podróżując przez kraje islamu od Ziemi Świętej do Polski, Jakub poznał rzeczy, których dawniej nie rozumiał. Każde pokolenie miało swoje zagubione plemiona. Jakaś część zawsze chce powrócić do Egiptu. Zawsze istnieją przestraszeni szpiedzy, Samsonowie, Abimelechowie, Jetrosi, Ruty. Liście spadają z drzewa, ale pozostają gałęzie. Pień nadal ma swoje korzenie. Pogubione dzieci Izraela żyją w każdym kraju. Każda społeczność ma w swoim gronie takich, którzy się oddzielają. Ludzie zakwitają i obumierają, jak rośliny. Niebiosa piszą opowieść i tylko tam znana jest prawda. W końcu każdy człowiek odpowiada tylko za siebie. Kiedy Jakub był jeszcze bliski sekcie Sabataja Zewiego, starano się nakłonić go do ożenku. Nie brakowało kobiet bogatych i z dobrych rodzin. Nigdy się nie wyzbył cielesnych pragnień, jednak siła mocniejsza od namiętności tego mu zakazała. Również i później, kiedy już odbył pokutę, rabin i kabaliści dowodzili, że zgodnie z prawem i z kabałą powinien znaleźć nową towarzyszkę życia. Ale nawet wtedy, gdy usta mówiły tak, jakiś wewnętrzny głos wołał nie. Często mu się zdawało,
że Sara jest wciąż z nim. Mówiła do niego. On odpowiadał. Towarzyszyła mu do ruin i świętych grobów, ostrzegała przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami i doradzała, jak wychowywać Beniamina. Jeżeli postawił garnek na ogniu i o nim zapomniał, przyzywała go, kiedy potrawie groziło przypalenie. Wszak nie mógł o tym opowiedzieć. Uznano by go za wariata albo opanowanego przez diabły. Lecz każde serce kryje tajemnice, których nie śmie wyjawić. Jakub kiwał się nad leżącą przed nim otwartą księgą. Jak cudowne były te domy nauki i książki istniejące wszędzie. Jakub nigdy nie zapomniał owych lat w górach, kiedy musiał odkopywać Torę z pamięci. Zamiłowanie do książek stale w nim rosło. Czasami, kiedy usiłowano go ożenić, miał chęć odpowiedzieć: Tora jest mi żoną. Nie było dnia, żeby nie przeczytał paru rozdziałów Biblii, a Midrasz przeczytał wiele razy. Jego zamiłowanie do Tory nie ustąpiło nawet, kiedy należał do sekty Zabataja Sebiego. Rozdział z psalmów był jak manna, która smakowała dokładnie tak, jak każdy człowiek sobie tego życzył. Jakub pokrzepiał się prawdami moralnymi przysłów, zaspokajał głód rozdziałami z Miszny. Wszystko, co czytał, tłumaczył Sarze widysz, a czasami po polsku, tak jakby siedziała obok niego. W czasie podróży przywoływał jej uwagę na fale, wyspy, latające ryby, konstelacje. Patrz, Saro, na te Boże cuda. Dla Żyda niebezpieczne było chodzić samemu po drogach Ziemi Świętej, lecz on chodził z nią razem wśród Arabów przez pustynię, którymi przechodziły karawany wielbłądów. Sara pilnowała, żeby nic złego mu się nie stało. Arabowie o dzikich oczach z nożami za pasem dawali mu figi, daktyle, chleb świętojański i dostarczali schronienia na noc. Wielekroć napotykał jadowite węże, które się odwracały od niego. Nastąpisz na lwa, żmiję i smoka podepczesz nogami. Dlaczego wszakże został wysłany w tę długą podróż, jeżeli nie mógł znaleźć kości Sary i zabrać ich do Ziemi Świętej? Syn próbował mu odradzać tę podróż. Kabaliści go prosili, mówiąc, że każdy Żyd jest potrzebny w Ziemi Świętej. Bóle towarzyszące narodzinom Mesjasza prawie minęły, a znaki wskazywały, że nadciąga bitwa Goga i Magoga. Szatan szykował spis ciężkich oskarżeń. Pan Edomu opasywał swe lędźwie do zaciekłej walki. Wkrótce nadejdzie owa bitwa, kiedy zastępy zła będą usiłowały przeważyć szale miłosierdzia. Wtedy Asmodeusz, Lilit, każdy demon, każde straszydło zaczną szczekać, syczeć, pluć i pienić się. Stada psów, kłębowiska żmij, stada hien i jastrzębi pomaszerują do Batsry, gdzie będzie miała miejsce ostateczna rozprawa. Ani jednego pobożnego Żyda, żadnej modlitwy, błogosławieństwa czy aktu pobożnego nie może zabraknąć, kiedy na szali zawisa odkupienie. Jakub potrzebny jest tutaj, nie w jakimś odległym kraju. Sara również odradzała mu tę podróż. Po co przywozić moje kości, jeżeli wkrótce podziemne pieczary zapełnią się szkieletami toczącymi się do ziemi Izraela? Ale po raz pierwszy od 20 lat Jakub się sprzeciwił. Siła wewnętrzna, nie do pokonania, zmusiła go do odbycia podróży. Jakub wiele stracił, ale wciąż nie odstępował od świętych ksiąg. Od dawna pogodzony z utratą radości, zarówno tego, jak i przyszłego świata, służył Bogu wyzbyty nadziei, gotowy w każdej chwili przyjąć ognie Gehenny. Mężczyźni, którzy przyszli do domu nauki na wieczorne modły, pozdrowili obcego, pytając, skąd przybył. Z ziemi Izraela, odrzekł. Ale kiedyś mieszkałem tutaj w Pilicach. A jak się nazywasz? Jakub. W owym czasie zwano mnie Jakubem nauczycielem, albo Jakubem mężem niemej Sary. Powstał rwetes. Chociaż większość obecnych mężczyzn nie znała Jakuba, kilku ze starszych mieszkańców dobrze go pamiętało.
Mężczyzna, którego żona karmiła niemowlę Jakuba, złapał się za głowę i pobiegł podzielić się z żoną tą nowiną. Żona wpadła do domu nauki między mężczyzn i zaczęła płakać i wykrzykiwać, jakby się modliła za kogoś, kto zachorował. Mój drogi, żaden dzień nie minął, żebym o was nie myślała. A co z dzieckiem? Prowadzi zajęcia w Jeszywie w Jerozolimie i jest ojcem trojga dzieci. Że też dożyłam czegoś takiego, Bóg jest! I znów zaczęła zawodzić. Kantor miał trudności z utrzymaniem ciszy wśród zebranych aż do końca modlitw i natychmiast po zakończeniu 18 błogosławieństw wrzawa znów się podniosła. Chociaż niewielu znało Jakuba i jego żony niemowę, wielu o nich słyszało. Nawet we wsiach poza Pilicami opowiadano sobie, jak to Jakub uciekł od dragonów i przyszedł w środku nocy odebrać swego syna. Ta historia nabrała największej popularności, kiedy w Pilicach przewodziła sekta mesjanistów, która głosiła czynny opór, utrzymując, że Izrael powinien bądź pochwycić za miecz Ezawa, bądź zawierać małżeństwa z jego potomkami i z potomkami Iszmaela, aż wszyscy potomkowie Abrahama staną się jednym narodem. Wymieniali Jakuba i Sarę jako zwiastunów odkupienia. Nowy pan na Pilicach nawet przychylnie się odnosił do sekt Sabataja Zewiego. W owym czasie kopczyk nad grobem był jeszcze widoczny, tabliczka też istniała, a kobiety i dziewczyny szły na grób odprawiać modły. Kiedy jednak się dowiedziano, że Sabataj Zewi przyjął Koran, przełożony Towarzystwa Grzebalnego w Pilicach, kazał swoim ludziom zrównać z ziemią mogiłę Sary. Wkrótce potem dodano do cmentarza nowy teren i niewiele czasu minęło, a nikt już nie pamiętał, gdzie leży Sara. Teraz, słysząc o powrocie Jakuba z Ziemi Świętej, tajni zwolennicy Sabataja Zewiego podeszli do niego z powitaniem, a jeden z nich zaprosił na pobyt w swoim domu. Jakub jednak, nie chcąc być niczyim gościem, odparł, że będzie nocował w domu dla ubogich. Na wzmiankę o Sabataju Zewim Jakub splunął i głośno wykrzyknął: oby jego imię i pamięć o nim zostały wymazane. Zadawano mu wiele pytań na temat tego, co mu się wydarzyło. On opowiadał o ziemi Izraela, o mieszkających tam Żydach, o jesziwach, świętych grobach i ruinach. Wyjaśniał, jak prawdziwi kabaliści próbują sprowadzić koniec świata. Opisywał ścianę płaczu, podwójną jaskinię, ogród Racheli i pokazywał kilka tureckich monet. Jakiś młody człowiek zapytał go, czy w czasie podróży morskiej widział te stworzenia, pół kobiety, pół ryby, śpiewające tak słodko, że człowiek musi zatkać sobie uszy, aby nie zakończyć życia z zachwytu. Odpowiedział, że on sam ich nie napotkał. Długo jeszcze po zakończeniu modłów wieczornych ludzie prowadzili rozmowy. Ktoś zapytał, po co Jakub przyjechał. Kiedy odparł, że chciał odgrzebać kości Sary i przewieźć je do Ziemi Świętej, zapadło długie milczenie. Potem starszy Towarzystwa Grzebalnego zauważył, to tak samo jak szukać igły w stogu siana. Wydaje mi się, że to mi było sądzone, dodał Jakub. Ludzie zaczęli się odwracać od niego. Każdy słyszał o przewożeniu do ziemi Izraela kości ludzi świętych i ważnych, ale żeby człowiek wracał po 20 latach szukać kości jakiejś kobiety pochowanej poza obrębem cmentarza, to było czymś dziwnym. Niektórzy szemrali, że ten przybysz jest niespełna rozumu. Inni podejrzewali, że należy do sekty wyklętej. Jeszcze inni wnioskowali, że jest kłamcą i nie przybywa z ziemi Izraela. Zwolennicy Sabataja Zewiego podchodzili do niego, lecz on zaprzeczał wszystkiemu, co mówili. Wreszcie starsi mężczyźni wyszli, pozostawiając Jakuba samego. Wkrótce potem weszła kobieta, która karmiła jego dziecko, przynosząc mu kaszę i rosół z wołowiny, ale jej powiedział, że nigdy nie je czegokolwiek, co pochodzi od żywej istoty, ani mięsa, ani ryby, a nawet sera czy jaj. Kobieta spytała, a czym się żywisz? Rozżarzonymi węglami? Chlebem, oliwkami.
Nie mamy oliwek. Jem także rzodkiewki, cebulę albo czosnek wraz z chlebem. A jak utrzymujesz swe siły, tak się odżywiając? Bóg daje siły. No cóż, zjedz chleb. Jakub umył ręce przy beczce z wodą i usiadł, żeby zjeść suchy chleb. Kilku chłopców, na których wypadła kolej nauki o tej nocnej porze, zaczęło się naśmiewać z obcego. A dlaczego tak się boisz wszelkiego ciała? Sami przecież jesteśmy ciałem. A co jesz w szabas? To samo, co w dni powszednie. Nie wolno się umartwiać w szabas. Ani nie wolno męczyć innych. A co dodajesz do szabasowego czulętu? Czulent to taka potrawa szabasowa, składająca się z mięsa, ziemniaków, cebuli i fasoli, przyrządzana poprzedniego dnia i przetrzymywana w piecyku lub na palenisku. Oliwę. A gdyby każdy tak żył jak ty, to z czego by się utrzymywał rytualny rzezak? Można przeżyć bez zabijania. Jeden z chłopców starał się przekonać Jakuba, że łamie prawo, podczas gdy inni szczypali się, chichotali i szeptali. Wiedział, że nabijają się z niego, ale odpowiadał jasno i poważnie. Jakub rozumował, interpretował Torę i działał na swój własny sposób. To też był przyzwyczajony do podejrzeń i kpin. Już jako dziecko nie umiał dostosowywać się do innych. Mimo krótkiego związku z wyznawcami Sabataja Zewiego, a nawet tam trzymał się na pograniczu, zawsze stał z daleka. Nawet jego własny syn Benjamin Eliezer wypominał mu niekiedy jego dziwne zachowanie. W Ziemi Świętej społeczność chciała go utrzymywać z funduszów przeznaczonych na pomoc dla uczonych, on jednak odmówił przyjęcia wszelkich datków i wykonywał różnego rodzaju ciężkie prace, takie jak kopanie rowów, czyszczenie wychodków, dźwiganie ciężkich ładunków, zwykle przewożonych przez osły. Proponowano mu stałe zajęcie, lecz odmawiał pozostawania długo w jednym miejscu. Jednego dnia szedł do Safadu, drugiego do Seczemu, czasami jechał do Jaffy, kiedy indziej wędrował przez pustynię do Morza Martwego. Kiedy ogarniała go senność, kładł się na piasku, podłożywszy kamień pod głowę. Krążyły nawet pogłoski, że Jakub nie urodził się Żydem, że jest nawrócony. Lata mijały, a wielu z tych, którzy go znali, nigdy się nie dowiedziało, że jest on człowiekiem uczonym i uważało go za nieuka. Zawsze był tym samym Jakubem. W Zamościu, w Józefowie, w górskiej wiosce, w Pilicach i w Jerozolimie. Własne myśli wydawały mu się jasne, ale inni uważali, że są pogmatwane. Czasami Jakub oskarżał siebie o upór i nieposłuszeństwo, gdyż nawet Tora głosiła, że się powinno przyjmować zdania większości i iść za przewodnikami każdej generacji. Mimo to Jakub nie mógł stać się inny. Poza tym nie mógł zapomnieć lat spędzonych w górach, w oborze Jana Bzika, gdzie był otoczony zwierzętami i na wpół dzikimi pastuchami. Lata przeżyte z Sarą pozostawiły na nim swój ślad. Miał wiele cierpliwości dla słabych, ale przeciwstawiał się mocnym. Przez dłuższy czas mógł zachować milczenie, lecz kiedy się odzywał, zawsze mówił prawdę. Odbywał długie podróże, żeby zwrócić pół piastra. Miał odwagę przeciwstawić się uzbrojonym Arabom bądź Turkom. Podejmował się najcięższych prac, przenosił sparaliżowanych, oporządzał zawszonych, chorych. Mężczyźni go unikali, ale pobożne niewiasty uważały za świętego, za jednego z 36 sprawiedliwych, stanowiących filary tego świata. A teraz Jakub siedział w domu nauki, wyrzucając sobie, że przyjechał. Z pieniędzy, które odbył na tę podróż, nie pozostało wystarczająco dużo na podróż powrotną. Postawił siebie w takiej sytuacji, że będzie musiał prosić innych o pomoc. Może też, nie daj Bóg, zachorować w Polsce albo na statku, gdzie zmarłych wrzuca się do morza. Jestem szalony, mówił sobie. Rację miała moja matka, pokój z nią, nazywając mnie roztrzepańcem.
Jak tylko zakończył czytanie wyznaczonych sobie ustępów, poszedł do domu dla ubogich. Chłopcy powiedzieli mu, że może spać w domu nauki, ale uważałby to za świętokradztwo. Jego zasadą było wybierać z dwojga rzeczy tę trudniejszą. Czasem sam był zdumiony, jakie ciężary każe znosić swemu ciału i duszy. Otworzył drzwi i wszedł do domu dla ubogich. Usłyszał w ciemnościach westchnienia i stękania, chrapanie i kaszel tych, których zbudził. Jakiś męski głos zapytał, kto tam? Gość, obcy. W środku nocy? Jeszcze nie północ. A świeca już zgasła. Obejdę się bez niej. A czy widzisz po ciemku? Położę się na podłodze. Jest gdzieś wiązka słomy. Poczekaj, przyniosę ci. Nie truć się. Jak już się obudzę, to nie zmrużę oczu przez całą noc. Jakub stał przyzwyczajając oczy do ciemności, a nos do zaduchu. Chociaż to było lato, wszystkie okna szczelnie pozamykano. Księżyc nie świecił, ale na dworze niebo było usiane gwiazdami. Jakub mógł odróżnić śpiące postaci mężczyzn i kobiet. Wszystko to było mu znane, zapachy i jęki. Tak samo było wszędzie, w Ziemi Świętej, w krajach Arabów i Turków, w Polsce. W jakimkolwiek mieście Jakub się znalazł, szedł zawsze do domu dla ubogich, pomóc starym i chorym, wymyć ich, natrzeć terpentyną i przynieść świeżej słomy. Teraz ktoś pomagał jemu, przynosił wiązkę słomy i rozkładał na podłodze. Przed przyjściem Jakub przeczytał szme, nie musi więc brukać świętych słów, odmawiając je w tym nieczystym miejscu. Teraz potrzebował tylko odmówić ostatnią modlitwę przed snem. Położył się, ostrożnie wyciągając nogi, żeby nikogo nie dotknąć. Jakaś kobieta zaczęła narzekać. Włóczą się przez całą noc, a potem przychodzą i budzą chorych ludzi, żeby im nogi odpadły. Nie klnij, kobieto, nie klnij. Będziesz miała dość czasu, żeby się wyspać. Może w grobie. A kim jesteś? Skąd przybywasz? Spytał mężczyzna, który przyniósł Jakubowi słomę. Leżał na pobliskiej ławie. Przybyłem z Ziemi Świętej. Czy jesteś może tym rebem Jakubem, który był dzisiaj w domu nauki? Spytał zdumiony mężczyzna. Tak, jestem nim. Czy nikt nie zaofiarował ci łóżka? Kiedyś przecież żyłeś tutaj. Pamiętam, jak się zjawiłeś. Byłeś nauczycielem. Mój własny syn nauczył się alfabetu od ciebie. Mówiliśmy tu o tobie. To nie może być ten sam Jakub, wtrąciła się kobieta. Właśnie ten sam. Nic dziwnego, że nazywają Pilicę Sodomą, dodał mężczyzna. Lecz nawet w Sodomie był Lot, który dawał gościnę obcym. A jak się nazywasz? Spytał Jakub. Ja? Lejbusz Majer. Panie Lejbusz Majer, u ludzi powinno się szukać cech dobrych, a nie złych. Skąd wiesz, że nikt mnie nie zaprosił? Jeśli chodzi o prawdę, to kilku mnie zapraszało, ale nie mam zwyczaju przyjmować zaproszenia. Jest przecież dom dla ubogich. Moi wrogowie powinni gnić w domach dla ubogich, odezwała się kobieta, która przedtem przeklinała Jakuba. On wie, co robi, bronił Jakuba Lejbusz Majer. Iluż was tutaj pochodzi z Pilic? Diabli wiedzą, skąd jesteście. Lądujecie w Pilicach i pożeracie miasteczko. Ale ja przybyłem tu zaraz pierwszego dnia. Wtedy były tutaj tylko trzy domy. To było tuż po masakrze. Gerszon, oby jego dusza płonęła w piekle, już pochwycił pola pilickiego. W owym czasie nie mieliśmy nawet kworum. Ja przyszedłem z Menasze, moim synkiem. Utraciłem żonę i dwoje dzieci. Teraz już i Menasze nie żyje. Byłem stolarzem, a roboty było mnóstwo. Mieliśmy jednego nauczyciela. On wyjechał, zanim ty się zjawiłeś, zwrócił się do Jakuba. Inny nauczyciel miał przyjechać z tamtej strony Wisły. Wtedy ty się zjawiłeś.
Pamiętam to wszystko, jakby to było wczoraj. Co ci żebracy mogą o tym wiedzieć? Uczyłeś mego Menasze i wiele się nauczył. Po paru miesiącach potrafił już czytać. No tak, a potem przejąłeś po Gerszonie zarząd gruntami. Co to były za wydarzenia? Mówiło się o tobie bez końca. Niedawno, jak przed tygodniem, opowiedziałem tym żebrakom całą twoją historię. A oto ty się zjawiasz. Ale dlaczego wróciłeś z Ziemi Świętej? Jakub milczał przez chwilę. Odwiedzić grób mojej żony. A czego znalazłeś? Towarzystwo grzebalne zrównało go z ziemią. Proszę nie myśleć, Rebie Jakubie, że nie miał pan zwolenników. Mężczyzna zmienił ton głosu. Pamiętam to zebranie u rabina wieczorem po Jom Kippur. Byłem na nim. Co prawda byłem tylko stolarzem, ale zostałem zaproszony. Czy nie miałem własnego domu? Czy nie znałem małych liter? Stałem we drzwiach i słuchałem. Chciałem zawołać: nie bądźcie tacy surowi. Jest dostatecznie ukarany. Ale Gerszon, jego kości powinny się przewrócić w grobie, potrząsnął na mnie pięścią. A kto wydał wyrok? Rabin, zięć Gerszona. My wiemy, kto był prawdziwym rabinem. To również Gerszon doniósł na ciebie do księży. Zaświadczy o tym przed samym Bogiem. Gerszon aż kipiał złością, kiedy się dowiedział, że zabrałeś niemowlę. Zniszczył prawie tego człowieka, który je tobie oddał. A czy dziecko przeżyło? Ma teraz troje własnych dzieci. A gdzie on jest? W Jerozolimie. A jak się tam dostałeś z takim maleństwem? To długa historia. Chcieli, żebym należał do towarzystwa grzebalnego, ale nie miałem zamiaru lizać Gerszonowi butów. Nawet nie oczyścili, jak należy, zwłok twojej żony. Po prostu wrzucili w ubraniu do dołu. Byłem tam i widziałem. Szames zabierał się do odmówienia kadiszu, ale Gerszon się sprzeciwił. Rozkradli wszystko, co miałeś. Zwłoki jeszcze leżały na podłodze, a oni już ogołacali pokój. Zabrali nawet miotłę. Wywrócili wszystko do góry nogami, szukając pieniędzy. Już dawno im przebaczyłem. No dobrze, ty przebaczyłeś, a Bóg? Czy przebaczył? W niebie wszystko jest zapisane. Od największego grzechu po najmniejszy. Zanim upłynął rok, to Gerszon leżał chory. Miał zawsze duży brzuch, ale potem tak mu spuchł, że wyglądał jak beczka. Nie było dość szerokiej pierzyny, żeby go przykryć, a jego czkawka roznosiła się po całym miasteczku. Twoja żona Sara, niech odpoczywa w raju, nie miała spokoju w grobie. Może nie powinienem tego mówić, ale ukazywała się kobietom w ich snach, skarżąc się: jestem naga, nie okrywa mnie całun. Widziano ją również chodzącą po pokoju, w którym umarła. Ten pokój był lodowato zimny, nawet w lecie. Wszyscy wiedzieli, dlaczego chodzi. W końcu jakiś chrześcijanin kupił ten dom. Już go nie ma, wtrącił Jakub. Spalił się. Nagle pewnej nocy buchnął płomieniem jak snop słomy. Kobiety przysięgały, że widziały ją w płomieniach. Kogo? No, twoją żonę. Jakub zbudził się przed świtem. Jakiś ciężar przytłaczał mu serce. Brzuch miał wzdęty, a kończyny mu osłabły. Czy ogarnia mnie choroba? Co się ze mną dzieje? Pytał sam siebie. Język miał obłożony, w głowie mu wirowało. Nigdy dotąd nie był tak chory. Okazało się, że nie ma siły, żeby usiąść. Leżał zdumiony, przyglądając się przez okno słońcu wschodzącemu jak czerwona kula. Jutrzenka przypominała zmierzch. Ptaki ćwierkały słabiutko. Czy szyby są tak bardzo zakurzone, czy też jego oczy zaszły mgłą? Z trudem się podniósł i rozejrzał. Mężczyźni i kobiety leżeli wkoło na siennikach wypchanych słomą wśród śmieci i łachmanów. Starzy, chorzy, dotknięci paraliżem, niektórzy ze zniekształconymi twarzami. Coś mruczeli,
chrapali, pojękiwali. Jakub znów opadł na posłanie i zamknął oczy. Nie spał, ale widział Sarę stojącą przy nim, ubraną w świetliste szaty i otoczoną jasnością. Emanowała z niej radość wschodzącego słońca. Uśmiechając się do niego jak matka i jak żona, z miłością, jakiej nigdy dotychczas nie zaznał, powiedziała: Mazel tov, Jakubie. Byliśmy rozdzieleni wystarczająco długo. Jakub otworzył oczy. Już wiedział. Przyszedł na niego czas. Więc po to tutaj przybyłem, żeby umrzeć? Tutaj, a nie w Ziemi Świętej? To mu się wydawało ciężkim wyrokiem. Tam był przecież jego syn i wnuki. Benjamin Eliezer nie będzie wiedział o jego śmierci, nie będzie wiedział, że powinien odmawiać kadisz. Jednakże Jakub napominał siebie, żeby nie kwestionował wyroków Pana Wszechświata. Jeżeli taki jest dekret niebios, niech tak będzie. Wszystko, co czyni Bóg, zmierza ku dobremu. Spojrzał na swoją torbę, w której miał szal modlitewny, filakteria i parę książek, pięcioksiąg, tom miszny, modlitewnik. Jak mogę odmawiać święte słowa w tym brudzie? Zapytywał sam siebie. Chciał się modlić, ale usta się nie poruszały. Wreszcie zaczął szeptać rozdział psalmów, nie wymawiając imienia Boga. Żaden z nich nie może w żaden sposób odkupić swego brata, ani dać Bogu okupu za niego. Że powinien jeszcze żyć na wieki i nie doznać rozkładu. Jakub się zdrzemnął, zbudził, potem zasnął i znów się zbudził. Jak tylko zamykał oczy, wdzierały się sny. Zjawy chodziły, biegały, krzyczały, zachowywały się w sposób nie do opisania, ale kiedy otwierał oczy, pozostawały na chwilę zarysowane na tle światła dziennego, przemawiając językiem zrozumiałym dla Jakuba bez pomocy słuchu. Leżał i wydawało się, że śpi. Mężczyzna o siwej, zmierzwionej brodzie i pomarszczonej, ziemistej twarzy spuścił nogi z ławki i szturchnął Jakuba. – Rebie, Jakubie, już ranek! Jakub się poruszył. Nie zechcesz się chyba spóźnić z odmówieniem szemy. Nie mam wody, żeby obmyć ręce. Wymyj je w beczce. Tutaj nie roznoszą wody w dzbanach. Obawiam się, że dzieje się ze mną coś złego. No, rzeczywiście, nie najlepiej wyglądasz. Mężczyzna wyciągnął rękę, dotknął czoła Jakuba i zmarszczył się. Pójdę po znachora. Nie, proszę, nie fatyguj się. Dbanie o chorych jest świętym obowiązkiem. Mężczyzna nałożył hałat, obuwie i wyszedł. Wkrótce zaczęły się budzić kobiety i dzieci. Ziewały, kaszlały i kichały. Jedna starucha usiadła i zaczęła przeklinać. Wszyscy się iskali. Mimo zatkanego nosa Jakub czuł zaduch. Robactwo pełzało po podłodze i ścianach. Rabini wielokrotnie potępiali lokowanie mężczyzn i kobiet w tym samym pokoju domu dla ubogich, ale zwyczaj się utrzymywał. Jako usprawiedliwienie podawano, że szatan nie ma mocy nad chorymi i starymi. Skromność tutaj nie istniała. Jedna z kobiet obnażyła piersi, które zwisały jak puste worki. Jakub odwrócił oczy. Zawsze pragnął umrzeć w cieniu świętych ruin, w pobliżu grobów ludzi świętych, w otoczeniu kabalistów i ascetów i być pochowanym na Górze Oliwnej. Wyobrażał sobie, że przywiezie kości Sary na górę i zamierzał postawić jeden nagrobek dla nich dwojga. Zawsze sobie wyobrażał swego syna Benjamina Eliezera, stojącego nad jego grobem i recytującego kadisz. Na szczęście zabrał ze sobą przezornie woreczek ziemi z Ziemi Świętej. Leżał w milczeniu, a półnagie dzieciaki pełzały po nim. Jakaś kobieta go ofuknęła. Jakby nie było dość ciasno. Diabli nadali jeszcze jednego. Dopiero po pewnym czasie Jakub się zorientował, że ona ma jego na myśli i chciał przeprosić, ale zabrakło mu i słów, i siły, żeby to zrobić. Przysłuchiwał się temu, co działo się w jego wnętrzu. Jak mogło stać się to wszystko tak szybko? Położył się spać jako silny człowiek, a obudził jako umierający. Jego żołądek przestał trawić, jego wnętrzności zamarzły. Zęby rozluźniły się w dziąsłach. Zwykle rano
musiał oddać mocz, lecz dzisiaj nie czuł nawet tej potrzeby. Obserwował spod przymkniętych powiek jedzące kobiety i dzieci i ten widok wydawał mu się czymś obcym. W końcu jednak zebrał siły, żeby wstać. Umył ręce przy beczce i wyszedł na zewnątrz na niepewnych nogach, aby się oczyścić z uryny przed modlitwą. Stojąc przy ścianie, wycisnął z siebie pojedyncze krople. Upał już przygniatał, słońce już piekło. Obok domu dla ubogich, wśród odpadków i odchodów, rosła trawa i zakwitały chwasty białymi i żółtymi kwiatkami, wydając pierzaste puszki nasion i podobne do włosów zielone frędzelki. Motyle latały, a niebiesko-złociste muchy obsiadły kupę kozich bobków i brzęczały, jakby odbywały zebranie. Kuśtykający pies posuwał się ulicą, obwąchując ziemię. Przez chwilę wiatr przywiał z pól powiew czystego powietrza, ale potem się zmienił i niósł już tylko odór wychodków. Pióra wirowały w powietrzu jak w rzeźniach. Koguty piały, kury gdakały, gęsi gęgały. Na spłachetku trawy i chwastów wrona dziobała kurze resztki. Jakub stał z otwartymi ustami. To jest ten świat, który wkrótce musi opuścić. Wrócił do izby i próbował podnieść swój worek. Nie mógł tu pozostać. Izba, jak słusznie zauważyła kobieta, była aż nadto przepełniona. Co innego było iść do domu dla ubogich, żeby im pomagać, a co innego wtargnąć na miejsce potrzebne dla nich. Jeszcze wczoraj worek wydawał się lekki, teraz z trudem mógł go podnieść. W końcu, zarzuciwszy go na ramię, odezwał się do obecnych. Żegnam, wybaczcie. Ten biedak jest chory, nie pozwólcie mu odejść, krzyknęła ta sama kobieta, która mu wyrzucała, że tam się znalazł. Dokąd pójdziesz, Rebie Jakubie? Wołały różne głosy. Do domu modlitwy. O, to okropne. On z trudem się posuwa. Dajcie mu trochę wody. Dziękuję, nie ma potrzeby. Nie czujcie urazy. Jakub ucałował mezuzę i poszedł do domu modlitwy, znajdującego się po drugiej stronie ulicy. Szedł drobnym krokiem i często przystawał, żeby odpocząć. Słyszał głosy modlących się mężczyzn i uczących się chłopców. Zatrzymawszy się w sieni, Jakub starał się zrobić szybki przegląd swego życia, ale jego umysł był równie otępiały jak jego jelita leniwe. Pozostało jedynie wyczerpanie. Zebrał jednakowoż swe siły i zanim wypowiedział zwyczajowe słowa obowiązujące przed wejściem do świętego miejsca, zanurzył palce w miedzianym zbiorniku. Pamiętał, że przeczytał w książce o etyce, że nawet człowiek umierający w łóżku jest męczennikiem. Sam akt umierania jest złożeniem ofiary. Jakub omdlał w czasie modlitw i upadł na podłogę w swym szalu modlitewnym i filakteriach. Powstało zamieszanie. Podniesiono go i postawiono na nogi. Jeden z mężczyzn bezdzietny zabrał go do domu i dał mu pokój. Jego żona udzieliła pomocy Jakubowi. Posłano po czanina z Nachora i zastosowano puszczanie krwi, pijawki, zioła, ale bez żadnego rezultatu. Jakub słapł z godziny na godzinę. Głos tak mu ścichł, że z trudem go słyszano. Następnego rana poprosił o swój szal modlitewny i filakteria, ale zabrakło mu sił, żeby nałożyć szal i przywiązać rzemyki do ramienia. Mężczyźni z Pilic przyszli go odwiedzić. Przyszedł też i rabin. Jakub poprosił rabina o wyrecytowanie spowiedzi, a sam wymówił a za grzech, tak jak się mówi na Jom Kippur. Rękami, którym brakowało już siły, żeby się zawrzeć, na próżno próbował bić się w piersi. Pamiętał, że przez całe życie był silny. Teraz był równie słaby, jak kiedyś mocny. Nie mógł nawet odwrócić się na bok. Nawet otworzyć usta i przełknąć łyżkę ciepłej wody było za trudno. Chciał tylko drzemać. Leżał z zamkniętymi powiekami,
zatopiony w czynności nieznanej ludziom zdrowym. Nie rozmyślał, ale coś w nim zbliżało się do wyższych prawd. Skądś pojawiły się jakieś obrazy. Ojciec niech pozostaje w spokoju, matka niech pozostaje w spokoju, siostry Zelda, Leja, dzieci Sara. Nawet Jan Bzik go nawiedził, już nie jako chłop, ale jako święty w raju. O czymś rozprawiali między sobą, ale bez wrogości i radzili się również Jakuba. Obie strony miały na swój sposób rację, a chociaż Jakub nie był pewny, o co chodzi, ani co to znaczy, był zdumiony. Gdyby tylko ludzie potrafili rozumieć te rzeczy, kiedy są jeszcze silni, mówił sobie, inaczej służyliby Bogu. Nikomu nie brakowałoby ufności, nikogo nie ogarniałby smutek. Ale jak można przekazać te prawdy ludziom pełnym wigoru? Nie, to było niemożliwe. Już powstał mur nie do przebycia między Jakubem a osobami, które przyszły go odwiedzić. Oni mu życzyli szybkiej poprawy, szeptali przyjęte wyrazy pocieszenia i nadziei, udzielali różnego rodzaju rad, lecz chociaż ich słyszał, te słowa wydawały mu się puste, niezwiązane z niczym, co go obchodziło. On nie chciał wydobrzeć. Nie potrzebował już swego ciała. Przestał być do niego przywiązany. Już kilka razy widział siebie poza swym ciałem, spoglądającego na nie jak na zużyty przyodziewek. Owinięte w płótna ciało leżało skulone w łóżku, chore, pożółkłe, pomarszczone. Już się wysłużyłeś, powiedział do niego Jakub. Jesteś zdarte i zbrukane grzechami, musisz być oczyszczone. Jednej nocy zdrowy Jakub oderwał się od konającego. Poleciał ponad polami, górami, morzami do domu Benjamina Eliezera w Jerozolimie. Wszedł do pokoju, gdzie siedział jego syn, czytający przy świetle lampy oliwnej, przemówił do niego, dał mu znak, ale Benjamin Eliezer, zatopiony w księdze, nie odpowiedział. Po krótkiej chwili jakaś siła uniosła Jakuba z powrotem do Pilic i znów stał się uwięziony w swym ciele i jego cierpieniu. Zaczęła się śmiertelna agonia. Oddychał chrypiąc, pierś mu się unosiła, pojedyncze słowa żydowskie i polskie wydobywały mu się z gardła. Obecni pomyśleli, że już skonał, ale kiedy członek towarzystwa grzebalnego przyłożył mu do nozdrzy piórko, jeszcze się poruszyło. Jego ciało na swój sposób opierało się wyrokowi śmierci. Usiłowało jeszcze się trzymać, funkcjonować, trawić, wydalać, czkać, pocić się. Lecz te wysiłki były jak wysiłki zażynanego zwierzęcia. Serce trzepotało, jak na wpół rozdarte skrzydło. Krew poruszała się w zwolnionym tempie. Oczy nie widziały palącej się świecy. Płomyk życia dopalał się, a ci po drugiej stronie, czekający na Jakuba, tak jak krewni czekają na brzegu na zrzucenie kotwicy przez statek, wołali do niego i wyciągali ręce. Jakub widział Sarę i Zeldę Leję, a chociaż jego myśli nie były już z tego świata, był zdziwiony. No cóż, tam w górze inaczej układają się wydarzenia. Ciało Jakuba umarło, ale on tak był już zajęty witaniem tych, którzy przyszli go spotkać, że nie patrzył poza siebie. Jego ciemna kabina wraz z łachami i odpadkami pozostała na statku. Podróżujący, ci, którzy jeszcze kontynuują swą podróż po burzliwych morzach, wyczyszczają ją. On, Jakub, już dotarł do brzegu. Ludzie z towarzystwa grzebalnego podnieśli zwłoki, otworzyli okno i odmawiali usprawiedliwienie Bożego wyroku. Ułożyli Jakuba stopami w kierunku drzwi i postawili dwie świece przy głowie. Pobożni mężczyźni zebrali się, żeby recytować psalmy. Wieść o śmierci Jakuba szybko się rozeszła po okolicy. Mimo że przez 20 lat żył z dala od świata na ziemi Izraela, wiedziano, jak postępuje i uważano go za męża sprawiedliwego. Pierwotny teren cmentarny już dawno był zapełniony, więc Jakub otrzymał grób w nowej jego części. Ciało zostało oczyszczone i przeniesione do domu nauki, gdzie rabin odczytał pochwałę.
Całe miasteczko było obecne na pogrzebie Jakuba. Kiedy grabarz zaczął kopać ziemię na mogiłę dla niego, szpadel uderzył o kości. Zaczął kopać ostrożniej i wkrótce ujrzano ciało, nie całkiem jeszcze rozłożone, może dlatego, że ziemia tam była piaszczysta i sucha. Kobiety z towarzystwa grzebalnego poznały ze szkieletu i resztek ubrania, że to jest kobieta. Pasma blond włosów wciąż jeszcze owijały czaszkę i wkrótce stało się jasne, że jest to grób Sary, pochowanej bez całunu, we własnej sukni. Społeczność pochowała Sarę poza ogrodzeniem, ale umarli zebrali się, żeby ją wciągnąć do środka. Sam cmentarz tak zarządził. Sara była żydowską córą i uświęconym trupem. W Pilicach aż się zakotłowało. Kobiety płakały, a pobożni pościli. Wielu przychodziło, nawet młode dziewczęta i dzieci, żeby popatrzeć na ciało, które przeleżało w ziemi 20 lat, a jeszcze było do rozpoznania. Cmentarz był tak przepełniony jak w miesiącu Elul, kiedy każdy odwiedza groby. Wszyscy widzieli w tym wydarzeniu rękę opatrzności. Było to jak cud z czasów starożytnych, znak, że jest oko, które widzi, i waga, na której ważone są czyny nawet obcej. Starszyzna zwołała zebranie i postanowiono pochować Jakuba obok Sary. Sprawiedliwości stało się zadość. Jakub owinięty w szal modlitewny ze skorupkami na powiekach i łodyżką mirtu między palcami został pochowany koło Sary. Społeczność zaś podjęła się wybudowania wspólnego pomnika jako rekompensaty dla Sary za niesprawiedliwość wyrządzoną jej przez Gerszona i jego ludzi. Po 30 dniach rytownik zaczął rzeźbić kamień nagrobny. U szczytu były dwa gołąbki naprzeciw siebie ze złączonymi w pocałunku dzióbkami. Ale wyrzeźbiono tylko zarysy zgodnie z mojżeszowym zakazem rzeźbienia wizerunków. Głęboko zaś wyryte były imiona zmarłych: Jakub, syn Eliezera, Sara, córka patriarchy Abrahama. Jakuba zaszczycono słowami: nasz nauczyciel, święty. Obok imienia Sary umieszczono jedną linijkę z przysłów: kto może znaleźć kobietę cnotliwszą? Epitafium uzupełniał ustęp z Biblii otaczający ich imiona: pełni wdzięku i uroku za życia i po śmierci nie zostali rozłączeni. Koniec książki Izaaka Baszewisa Singera Niewolnik w przekładzie Ireny Wyżykowskiej, nakładem wydawnictwa Dolnośląskiego, Wrocław, rok 1996. Nagranie Studia Książki Mówionej Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 2001. Czytał Ksawery Jasieński. Realizacja Romana Powały.